Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. HR Navigator. Pracujemy dla Twojej przyszłości. Sponsor Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2017. Zatem witam jeszcze raz wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam szczególnie dyrektora Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, jednego z założycieli i pomysłodawców Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. So welcome again, and especially all of you, and especially our director of this place. Chciałbym również przywitać członków komitetu organizacyjnego 4. edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. I would like also to welcome guys who are preparing the committee, organizing committee of this festival. Już mieliście okazję Państwo ich poznać, bo pracujemy razem z nimi w Małopolskiej Szkole Gościnności. Witam serdecznie Kamila Kozieła, Karolinę Druzgaję-Pawła, Urszulę Kozieł, Katarzynę Lis, Natalię Nowacką i Justynę Pięknie. Witam także serdecznie opiekuna naukowego w 5. edycji IUB World Youth Congress, panią dr Joannę Dziadowiec. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że do nas przyjechaliście do Myślenic. To 4. edycja naszego festiwalu. Mam nadzieję, że ta pogoda, którą do nas przywieźliście, będzie nam towarzyszyć przez cały Wasz pobyt tutaj w Myślenicach. I'm very happy that you came for the 4th edition of the festival and we are hoping that the weather that you brought from your countries will stay with us for the festival. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Dyrektora Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, Pana Mieczysława Gerska. Yes. Words. Przede wszystkim chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać. Welcome everyone again. Myślę, że Pan Dyrektor tak dużo powiedział już, że będę starał się bardzo streszczać w ciągu 3-5 zdań maksymalnie. Okay, so our art director said a lot, you can try to say like few words, few sentences. Ja przede wszystkim chciałem w obecności Państwa podziękować organizatorom, pomysłodawcom, bo tak naprawdę ja nie jestem do końca tym pomysłodawcą, o którym Pan Dyrektor mówił. Okay, so first of all I want to thank organizing committee and also the person who started this project. Rzeczywiście wspierałem festiwal od początku, tak miasto Gmina Myślenice, Pan Burmistrz Ostrowski. We are supporting the festival, the authority is supporting the festival from the very beginning. Also our mayor, Mr. Ostrowski. Bardzo dziękuję Pani, proszę, jeszcze raz dziękujemy. Thank you very much. Dziękujemy Państwu, że przyjechaliście do nas, do takiego skromnego, ale pięknego miasta Myślenice. Thank you for coming to our very small town, very modest one, but beautiful town. Dziękujemy, że możecie nam przekazać troszeczkę kultury światowej. Thank you for bringing the culture of your countries from all over the world.
Kiedy poznałem kilka lat temu pana Piotra, stałem się fanem folkloru. When I met Piotr Szewczyk years ago, I became a fan of folklore. I poprzez państwa udział, uczestnictwo festiwalu, myślę, że większość myślenicza stało się również fanami folkloru. And thanks to that, yeah, most people who live, more citizens of Myślenice also became fans of folk. I za to chcieliśmy bardzo podziękować. So thank you for that. I mamy nadzieję, że ten pobyt dla państwa będzie niezapomnianą przygodą. And we are hoping that the stay here will be a great adventure for you. Więc będziecie zawsze wracać do Polski, do Małopolski, do Myślenic. And you will always come back to Poland, to Małopolska province and to Myślenice. Polska jest bardzo piękna, ale najpiękniejsza jest Myślenica. Poland is very nice, beautiful country, also Myślenica as well. Myślę, że już minęło 5 zdań. Yeah, I think it's, yeah, it's 5 sentences, so. Okay, so we prepare for you some certificates of your participation at the festival, and we have it already for you. So I would like to welcome the group from Brazil, Giuseppe Garibaldi. Spotkanie grup festiwalowych to właściwie stały punkt każdego festiwalu międzynarodowego, także tego w Myślenicach, międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. To pokazanie takiej gościnności, takiej szczególnej uwagi, że te grupy tutaj zdecydowały do nas przyjechać i pokazać nam swoją tradycję. W ten sposób chcemy im podziękować, wręczyć certyfikaty, skromne upominki, żeby coś zostało w ich domach, ich w siedzibach, ich w zespołach po tej podróży do Polski. Ale tą prawdziwą gościnność dopiero pokażemy jako Polacy, zarazimy naszych gości podczas Kuchni Świata, Taste of the World, kiedy będziemy tej Kuchni Świata próbować, będą nasze gospodynie z Głogoczowa, które przygotują fantastyczne regionalne potrawy, regionalny poczęstunek i pokażą właśnie prawdziwą polską gościnność od kuchni. Taka wymiana prezentów, takie spotkanie, takich podarków, kiedy możemy sobie coś nawzajem wręczyć, takie prezenty, no to jest fantastyczna przygoda i to jest niezwykle emocjonujące. Ja pamiętam chyba w 2015 roku zespół z Republiki Południowej Afryki przyniósł nam taki kamień, najzwyklejszy kamień na świecie. Właściwie wszyscy się zastanawialiśmy, co to za kamień. Okazało się, że to jest taki kamień opatrzności. Taki kamień, który ma czuwać nad festiwalem, który ma czuwać nad jego organizatorami. Ten kamień, mimo tego, że nie jest w żaden sposób efektowny, no spełnia taką dość ważną rolę w tej kolekcji tych prezentów, tych podarków, które z całego świata tutaj w Myślenicach lądują, właśnie w naszej kolekcji. Thank you.
Armenia. Festiwal rozpoczęliśmy wczoraj wystawą Twarzy Folkloru, ale wydarzenia cały czas trwają. Kolejne aktywności, koncerty, spotkania autorskie, to wszystko się dzieje na rynku w Myślenicach, w różnych przestrzeniach w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Zachęcam do tego, żeby w tych wydarzeniach brać udział, bo naprawdę warto.